Hej, cześć. Zacznijmy troszkę inaczej, a bardziej od pytania. Czy wiesz w ogóle, ile osób ma, czy też jest narażony na uraz grupy kłuszowo-goleniowej, czy tak zwane HSI, hamstring injuries? Kogo taki rodzaj kontuzji najczęściej dotyczy? Jakie są czynniki ryzyka? Na te i na wiele innych pytań odpowiem Ci właśnie w tej serii materiałów. A zacznijmy od pierwszego. Warto zdać sobie sprawę, że od razu do urazu dochodzi w momencie, kiedy zginamy maksymalnie biodro i robimy wyprost stawu kolanowego, a wisienką na torcie właśnie przy tych ruchach jest bardzo, bardzo duża dynamika ruchu, najczęściej właśnie ekstremalnie duża prędkość ruchu i siła. We wspomnianej specyfice ruchu ścięgna grupy kłuszowo-goleniowej najczęściej te ścięgna wydłużają się, pochłaniając odpowiednią energię i wytwarzając ją, taką swoją szczytową wartość siłę. Osiągając szczytowe właśnie takie odkształcenie na ścięgnie i wykonując największą pracę ekscentryczną, dlatego często sportowcy, którzy nie mają pełnego zakresu ruchomości, nawet chyba w najprostszym teście, jaki przychodzi mi do głowy, to jest ASLR, Active Striated Rise, już pretendują takie osoby, by dostać się do preludium atrakcji, czyli grona nieszczęśników, i jeśli dodatkowo wrzucimy deficyt siłowy, to pięknie kształtuje nam się przygoda z fizjoterapeutą. Planując takie nasze działania, powinniśmy to uwzględnić i wkomponować w elementy próbujące odzwierciedlać tą specyfikę jakby pracy. Jeśli jesteś piłkarzem, tancerką, osobą uprawiającą, nie wiem, nawet pole dance, jakieś sporty walki, zadbaj przede wszystkim o siłę i zakres ruchomości, ponieważ sportowcy tych dyscyplin pretendują w zerwaniach lub naderwaniach grupy kłuszowo-goleniowej. Tam, gdzie masz skoki, kopnięcia, gwałtowną zmianę kierunku ruchu, uderzenie, czy jakaś intensywna akceleracja, wyhamowanie, ogromne przeciążenia, tam też mogą być kontuzje. I przykładowo w piłce nożnej, na przykład w sezonie, 92% kontuzji dotyczy kończyny dolnej, 37% z nich to są właśnie kontuzje grupy kłuszowo-goleniowej. I idąc dalej, zapewne wiesz, że w kontakcie i jakby w kontekście może w hamstring injuries i zapobiegania niesamowicie dobrze wypada na przykład wprowadzić do protokołów tak zwanych glute hamstring rises, czyli GHR, czy też Nordic hamstring, Nordic curl. Dlaczego? Oba te ćwiczenia są tak skuteczne. Mówiłem już na tym wielokrotnie, prowadząc szkolenia. Nawet ostatnio też na FIWE o tym mówiłem i pytałem, i często nawet pytałem swoich uczestników, czy wykonują te ćwiczenia. Najczęściej nie. Pisałem o tym artykuły do różnych czasopism. I czemu te w ogóle ćwiczenia są dobre? Bo są ciężkie. I tyle w temacie. Amen. Są ciężkie i trzeba je wykonywać. Niewielu sportowców jest w stanie w ogóle wykonać takie ćwiczenia w seriach. Po kilka powtórzeń już sama próba tego ruchu najczęściej kończy się wyhamowaniem, czyli tylko faza ekscentryczna wchodzi w grę. Dlatego jeśli wykonujesz ćwiczenia izolowane, gdzie na przykład RPE, czyli te RPI typowe, ledwo wybija się 5, 6, 7, nie liczyłbym na jakiś diametralny wzrost siły i adaptację strukturalną tego ścięgna, włókien itd. Powiem Wam szczerze, dla mnie nie jest taki jakby super problem naprawić taką naderwaną dwójkę, tylko sprawić, by ta kontuzja nie powracała, a uważam, że wielu fizjo i trenerom właśnie spędza to sens powiek. Z 2 lata temu przeczytałem bardzo piękną i ciekawą książkę, polecam bardzo mocno, osobę o nazwisku Torborg, Opar i Shield, i ta książka nazywa się Prevention and Rehabilitation of Hamstring Injuries. Jest to w mojej ocenie obowiązkowa taka pozycja, by zrozumieć, czemu dochodzi do urazów. Ja się w niej po prostu zakochałem i tam był piękny cytat: You will be back in 3 weeks. I'll be back. I powiem Wam, to prawda, tylko trzeba parę rzeczy tam pozmieniać. Taki statystyczny klient wraca mniej więcej w około 21-23 dni do sportu. Przejdźmy zatem do takich podstawowych testów, jakie warto wykonać, by potwierdzić uraz grupy kłuszowo-goleniowej. Jak wiemy, najczęściej dochodzi do urazu głowy długiej mięśnia dwugłowego uda i to też będziemy oceniać i analizować, więc warto zostać i zobaczcie do końca ten materiał, będzie jeszcze bardzo dużo ciekawej wiedzy. Jak w ogóle ja zaczynam diagnostykę z takim klientem? Pierwsze, co usłyszycie od razu od klienta, to w momencie, kiedy był jakiś ruch, wzorzec ruchu wykonywany, to klient usłyszał charakterystyczny trzask, natychmiastowy ból, utrata na przykład funkcji, ból w obszarze jakby guza kłuszowego, a testy mają głównie określić jakby lokalizację i stopień tego urazu. Dodatkowo możemy sprawdzić palpacyjnie te miejsce. Im bardziej proksymalnie, tym dłuższy będzie czas niestety leczenia, rehabilitacji i powrotu i późniejszy powrót do
sportu. Charakterystycznie klient też również pokaże Ci taki tył uda i powie, że o, na przykład w tych okolicach go boli. Więc kiedy szukamy bólu, prowokacji i testu jakiegoś funkcjonalnego klinicznego dla proksymalnego urazu ścięgna głowy długiej dwugłowego uda, to pierwszy test, jaki przychodzi mi do głowy, na który chcę, jakby, żebyśmy razem go zwracali uwagę, od razu powiem Wam, że to jest bardzo prosty test, nazywa się Piranen-Orawa test. Jak go w ogóle wykonać? Prosimy naszego klienta, by wykonał zgięcie w stawie biodrowym oraz wyprost w stawie kolanowym, gdzie na przykład stawia nogę na przeszkodzie typu box i tak dalej, a on jest na wysokości troszkę powyżej kolana. Czyli biodro ma zgięte do około 90 stopni, a kolano jest w pełnym wyproście i staramy się pochylić jakby naszym ciałem, by zbliżyć tułów do uda. Test jest pozytywny, gdy nasz klient prowadzi i też ten ciało jakby w stosunku do uda i wtedy nam powie, że ma podobne dolegliwości, jakie wcześniej zgłaszał i one się na przykład przy tym ruchu nasilają. Możemy również wykonać dodatkowe testy w pozycji leżącej, na przykład na plecach. Test nazywa się Bent Knee Stretch Test. Jak go wykonać? Gdy klient sobie leży już na plecach, zginamy nogę w stawie biodrowym tyle, ile jesteśmy w stanie i prostujemy staw kolanowy. Dodatkowym, dobrym takim tipem, jakiego ja używam, jest modyfikacja tego testu, gdzie ja wtedy sam gwałtownie prostuję staw w kolanie, czyli jakby wydłużam ramię dźwigni dla głowy, dla dwugłowego uda. Oraz fajnie na przykład dodać rotację zewnętrzną podudzia, by mocniej podrażnić głowę długą dwugłowego. Więc akurat możecie wykonać taką fajną modyfikację i zobaczyć, czy te elementy się nasiliły. Wszystkie te testy są związane z rozciąganiem. Jeśli chcemy również obciążyć ścięgno długie w celu wywołania objawów, możemy poprosić naszego klienta o położenie się na brzuchu i możemy spojrzeć bardziej na to troszkę inaczej pod względem izometrycznym, czyli wtedy układamy, też patrzymy oczywiście na ułożenie mięśnia przy kolanie, jak i również przy guzie kluszowym, możemy to zbadać tkliwość palpacyjnie, czy nie ma jakiejś dolegliwości, czyli to wszystko, o czym wcześniej mówiłem. I kolejnym, prawdopodobnie najbardziej chyba prowokacyjnym testem jest tak zwany long lever hip extension, w którym prosimy klienta o wyprost stawu biodrowego przy wyprostowanym stawie kolanowym, czyli ktoś po prostu leży na brzuchu, a on prostuje staw biodrowy i ja działam jakby z oporem, czyli tutaj mamy charakterystykę izometrii, dajemy opór na piętę i zwiększamy siłę tak, by sprawdzić, czy nasz klient nie odczuje jakichś objawów, dolegliwości bólowych. A następnym testem prowokacyjnym będzie identyczne ułożenie, tylko teraz robimy zgięcie w kolanie, czyli resisted knee flexion na 10, 45 i 90 stopniach. Zwracamy uwagę, na ile mój klient, pacjent napina mięsień, ile również ma siły i czy wielkość jaka jest wielkość skurczu. Czyli jakby obserwujemy, czy pojawiły się objawy w rejonie guza kluszowego i dodatkowo warto zawsze dodać rotację stawu kolanowego, czyli palce zróbmy w stopie na zewnątrz i do środka na przykład, czy rotację wewnętrzną i zewnętrzną, by mocniej na przykład obciążyć dwugłowy, półścienisty czy też półbłoniasty. Kiedy chcemy ponownie przetestować mięśnie hamstringowe, to będziemy to jakby robić albo poprzez rozciąganie i skurcz, czyli albo rozciąganie, albo skurcz. Po pierwsze, zacznijmy od aktywnego przenoszenia jakby prostych nóg, czyli wykonujemy ASLR, czyli zginamy kończynę w biodrze, zachowując wyprostowany staw kolanowy. Oczywiście możemy to samo zrobić biernie, czyli klientowi jakby my zginamy staw biodrowy i prostujemy staw kolanowy. W tym teście sprawdzamy, jaki jest zakres ruchomości, czy nie występują symptomy bólowe. Co ciekawe, test sam w sobie zakłada, że klient, który uprawia jakikolwiek sport o charakterze często amatorskim, powinien mieć, a bardziej ja mówię, wręcz wymagam od klienta, by spełniał 90 stopni zgięcia. Jeżeli my tak myślimy o jakichś mocniejszych treningach lub jesteście sportowcami na jakimś wyższym szczeblu kariery, zwróćcie uwagę, byście mieli około 110-120 stopni. No i podczas gdy badanie funkcjonalne może nie być jakby super możliwe w niektórych przypadkach, gdzie mamy bardzo ostre jakieś tam rozerwanie, zerwanie, uszkodzenie jakichś przewlekłych dolegliwości, ważne jest zadbanie jakby o odpowiednie obciążenie strategii ruchowych w celu oceny aktualnego poziomu niepełnosprawności też naszego klienta, czyli jakby siła, deficyt funkcjonalny, które mogą przyczynić się do aktualnego stanu rzeczy. Testy również, które lubię w ogóle wykonywać tak ogólnie,
ogólnie, na przykład w tego typu elementach, to one obejmują na przykład chód, czyli sprawdzę jakby analizę cyklu chodu, jakby odnotuję wzorzec, objawy, jakie występują, siła mięśni hamstringów poprzez na przykład wyprost bioder, zgięcie kolan. Nordic Hamstring chyba jest jednym z najlepszych testów, więc kochani, jeżeli nawet nie robicie jednego powtórzenia w Nordic Hamstring, to już wiecie, że warto byłoby zadbać o siłę grupy kulszowo-goleniowej, czyli od dzisiaj każdy z Was niech właśnie gdzieś tam wrzuci sobie to ćwiczenie w plan treningowy i niech je katuje. Nawet na początku ekscentrycznie, powiedzmy 4 serie po 3-4 powtórzenia, nawet 5 powtórzeń w ekscentryce po 5 sekund, a wchodzi jak morderstwo. I oczywiście sprawdzam siłę mięśni agonistycznych, czyli mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, to będą na przykład grupa mięśni pośladkowych. Warto również ocenić moc, siłę reakcji, czyli CMJ, counter movement jump, non-counter movement jump, drop jump i tak dalej. No i również moje ulubione chyba bieganie pod względem mechaniki, objawów, czyli aż jakby tutaj będziemy oceniać analizę poszczególnych faz biegu, rozstaw stóp, kadencja, ustawienie stopy po odbiciu, moment kontaktu stopy z podłożem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dynamika, czyli zmiana kierunku ruchu, mechanika, objawy, no i ruchy jakieś specyficzne dla każdego sportu, kopanie, chwytanie, w zależności co jaki sport uprawiamy. Więc jeżeli chcecie, bym nagrał Wam materiał, a może zrobił takiego dużego live'a jakiegoś godzinnego na temat powrotu do sportu po kontuzji grupy kulszowo-goleniowej, to napiszcie w komentarzu i wyraźcie taką chęć, że Kamil, fajnie by było, żebyśmy zrobili na przykład takie sobie szkolenie live, które będzie oczywiście bezpłatne. To będzie taki szczegółowy przegląd oceny funkcjonalnej i strategii rehabilitacyjnych, czyli return to sport, czy też jak programować w ogóle kinezyterapię w praktyce, czy też ukierunkować działania na takie zidentyfikowane deficyty akurat w hamstringach. Jak sami widzicie, elementy związane z tendopatiami, naderwaniami, przeciążeniami wydają się łatwiejsze, ale tylko wtedy, gdy macie do tego odpowiedni dostęp i narzędzia. Czyli musicie mieć najpierw jajka, żeby zrobić omlet, no bez tego się nie da. Tak samo jest z pływaniem. Gdy powiem Ci na środku, nie, morza, wskocz do wody, a Ty nie potrafisz pływać, no to czego potrzebujesz? Żeby się nauczyć pływać. Oczywiście, czy to jest wykonalne bez nauczyciela? Tak, ale po co tracić czas? Po co jakby, gdzie możesz to na przykład z nauczycielem zrobić lepiej, szybciej, bezpieczniej. A mam nadzieję, że mogę być też Twoim i jestem Twoim nauczycielem, bo jeszcze nieraz nauczę Cię, jak się pływa w tym przebogatym oceanie wiedzy. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiejszy piękny dzień i ściskam Sherlock.